Dzień dobry, witam Tantalos i zapraszam Was na Let's Level Mobius Final Fantasy. I otrzymujemy w prezencie Magicite kolejne. Oby jak najwięcej tego, Friend Ticket. I zużycie 120 orbów na kolejną nagrodę, w porządku. Tak więc ostatnim razem przebiłem się przez wyzwania dla maga. I zostało mi po części wyzwanie dla Rangera i wyzwanie dla Wojownika. Ze względu na to, że pozostałe klasy są nieco mniej rozwinięte. Będę próbował przebić się tam moim magiem. To pewnie nie będzie takie proste. Element się zmienia. Dlatego mogłem ulepszyć. Gości mam sporo, a tak mógłbym zwiększyć. To kosztuje tylko 2600 wiatru. Niech będzie. Punktów życia nigdy za wiele. I spróbowałbym ruszyć na wyzwanie miecza. Potencjał mi się przyda. On ma taką ładną tarczę, która mnie broni przed fizycznymi obrażeniami. Też ogólnie nie tylko fizycznymi. Ale ostatnio jeden z przeciwników mógł mnie atakować mrokiem mimo tarczy. Jakoś nie chciało załadować się żadną zdolność i załadował się zimno, które nic nie zrobiło prawie, ale to już wygląda lepiej. Ruszę w Ultimate. Inaczej będzie to jej ciężko. Idziemy, jak tych dwóch powali. Nie, jeden został. Ciężko załatwiła sprawę. Czy ty będziesz się teraz buffować? Tak jest. No niestety nie przyszło żadne leczenie. Troszkę pechowo, jeśli chodzi o orby. Ale spróbujemy to zaraz jeszcze raz. Potencjał znowu jest, więc ruszamy. Po prostu pochłonę zimno. Niech to edukuje mi obrażenia. Przypadli, w porządku. Nie szkodzi, tym razem mam leczenie. Przebijemy się.
Szafuję. I to jego koniec. Albo jeszcze nie. Trucizna zadziałała. Wiatr. Tak mi rozumie, pochłonę wiatr. Dobra. To wystarczy. Nie, oni są silniejsi. Ale na szczęście redukuje obrażenia. Chyba. Wystarczyło? Tak jest. Czwarta fala. Spakuję się, skoro już nie wiem. Pochłonę wiatr. Więcej ziemi. W porządku, został już tylko ten jeden. Shiva. I znowu mam runy życia. Albo lepiej mówiąc orby. Ale w walce 1 na 1 mój mag już raczej nie przegra. Odrobinę buffów. Jest. Doskonale. I zostałeś już tylko ty. You ready for this? Ale tu pójdzie lepiej, bo jesteś wyrazu ludzie na ziemię.
Albo mnie zgnieciesz? To było niespodziewane. A tak dobrze poszło. Ej, nie mogę przesunąć. Teraz mogę. Nie dostałam praktycznie tury. Albo lepiej mówiąc, za mało tury dostałem. Nie traćmy czasu, ulti. I czy to wystarczy? W większości przypadków tak, ale pochłonę zimno dla pewności. Ulti z nas zrobiła swoje. Wiaterek? Idealnie. To ja mam dla was ziemię. Jeszcze więcej ziemi. Ale nie wystarczyło. Zbuffuję się. Jeszcze więcej wystarczy. I ziemia. Element wody znowu. Lepiej wyrzucę sobie tarczę. Tak, jakby się kali po 1000. To by nie było tak fajnie. Teraz jest pytanie, czy ja ciebie powalę i jeśli, to to jest tego warte. Tarcza. Leczenie? Koniecznie. Wieterek. Element wiatru. Jego ziemie są dostępne.
Ciężki wieterek pochłonę. Nadzieję, że przeżyję. Albo i nie. A już tak dobrze szło. Ewentualnie mógłbym zmienić klasę wojownika i nim spróbować. Jeśli on ma po prostu tutaj burz do zdolności. Bo prawdopodobnie jest to specjalnie takie ciężkie, żeby tylko dana klasa dała radę. To zabolało. W porządku, mam ziemię dostępną. A wy jesteście elementem wiatru. No, dobry start. Mogę się skupić już na nim. Zawolało. Kolejny buff. Niech będzie to ziemia. I mają element wody. Taki wiatr byłby fajny. Ale elementy mi się nie generują. Próbuję ultimatem. Nie, niestety wszyscy zaatakują. Lepsze mieć więcej buffów. I jeszcze jedna grupka. Yeah.
Tak dla pewności. Victory is mine. Doskonale i zostały pojedynki. Tak, tu wcisnę zrobić swoje. Więcej buffów. No mercy here. Pochłonę zimno, bo elementy się zablokowały. Więcej buffów. I wystarczyło, zatrzymałem ultimate'a. I teraz ty. Ostatnim razem się tak specjalnie zbuffowałeś. Ja nie dostałem żadnej tury. Zapobiegawczo, ochrona. Że więcej buffów. Enjoy a slow death. I ultimate. 43 tysiące obrażeń. W porządku, ale zapobiegawczo tarcza musi być. I kończmy to. Tak więc da się przebić magiem, ale prosto to nie jest. Ładna sumka doświadczenia. Odłamek mroku. W
woda i wiatr. I bonusy dostałem. W porządku. Ruszajmy tutaj. Co mam do wyboru? Eye of the Storm, atak na wszystkich wrogów. Nie, Ultimate Wound. I zobaczmy. Chyba połowim się najpierw. Powiem wiatru. Chyba. No tak, zapomniałem zarzucić sobie obronę do ziemi. To wystarczy na tego jednego? Wystarczyło. Chcę się zasować. Albo i nie. Czy mi wystarczy czasów, by ciebie zatrzymać? Chciałbym, ale więcej leczenia. Jak to zrobić? Musiałbym się pozbyć jednego z elementów. Ale teraz są w stanie. W porządku, zobaczymy, czy przeżyję. Z tym kompletnym brakiem punktów życia. Jest wiaterek. I teraz Ultimate może mnie ocali? W pewnym sensie ocalił. Przełamanie na wszystkich naraz. Element ziemi? Tak jest. Piwa. I pochłonę ziemię dla obrony. Powiew wiatru. I oczywiście nie było przebicia. Teraz to troszkę późno. Na graniczu śmierci. Ale jeszcze się nie poddajemy.
ogień, to będzie problem. Teraz nie potrafię redukować obrażeń. No, może to mnie uratuje trochę? Nie, o tysiące obrażeń. Tak więc muszę zachować swój ultimate na ogień. Element ognia jest dla mnie tutaj śmiertelny, bo nie mogę redukować od niego obrażeń. I zaczynamy od ziemi. Czy to mnie ocali? Nie bardzo. Może się wszyscy będą buffować. Nie. To mnie też nie ratuje. 500 punktów życia. Tak nie robi się łatwiej. Limit jest potential. Jeśli uda mi się zarzucić tarczę, może mam szansę. Zobaczmy. A dzień dobry, Shiva. Tarcza ziemi. Chyba to zaczynamy zmianę. Chyba. Znowu jednego mniej. Czy walczy to wystarczy? No, wystarczyło. Mam ultimate. Ale będę z nim starał się czekać właśnie na element ognia. Jak na przykład teraz. Shiva. Jest pełne przebicie, czyli ultimate. I wykończ mi. To zadziałało pięknie. Element ziemi znowu. Your last mistake.
Mam jedno leczenie w zapasie. I wiemy, to jest potential. Co mi się przyda? Tylko dwa razy redukuje obrażenia naturą najwidoczniej. Wiatr oczywiście. I niech będzie wiaterek. I mam buffa, doskonale. Plus leczenie. I niestety ogień. Albo? Tak, ogień. Tak więc speed 2. Pełne przebicie, ultimate, zobaczmy. Zadziałało doskonale. Siwy użyję. Bo pamiętam, że Behemoth był elementem zimna, ale no tak. Już z nim nie walczymy. Tylko muszę starać się przeżyć tą walkę. I pamiętać o wrzuceniu w sobie odporności na dany element. No właśnie, inaczej to by było jakieś 2000 obrażeń. Dwa. Tarcze. I przebicie wiatrem. Enjoy a slow death. 28 tysięcy obrażeń. 8 tysięcy tarcza ziemi. Wiaterek. Więcej buffów. I więcej wiaterka. Ha!
Jeszcze nie wystarczyło. Ale dużo nie brakuje. Nie, tarcza. To trucizna załatwiła sprawę. I mamy czerwonego smoka. Tutaj może być niebezpiecznie, bo nie potrafię redukować od niego obrażeń. Dlatego bardzo fajną sprawą by było... jeśli... dostałbym tarczę. No niestety przed przełamaniem rzucił sobie jeszcze obronę, ale mam ultimate. Jak mocno zredukuje to obrażenia. Do 11 tysięcy. Zbuffuje się mimo wszystko. Przebicie Shiva Zjater. I udało się. Dwa z trzech wyzwań. Wyzwań miecza. Ogień, ziemia. Wyzwania światła i mroku. Niech będzie finishing touch. I zobaczmy, tutaj nie będę mógł redukować obrażeń. Tysiące obrażeń. No niestety. Niestety tak to nie zadziała. Spróbujmy jeszcze raz. Elixiru bym potrzebował. To jest dobry moment, żeby zrobić sobie odrobinę przerwy. Co się w szopie dzieje? Jeszcze więcej? 3000? Tak jest. Niech się ulepsza. A ja wam podziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych odcinków serii. Tuan Taos, over and out.